łzy wzruszenia, życzenia i wspomnienia. Absolwenci gimnazjum imienia Jana Pawła II w Żarowie z całą pewnością na długo zapamiętają swój ostatni dzień w szkole, w której spędzili ostatnie 3 lata. My, absolwenci gimnazjum imienia Jana Pawła II w Żarowie, w obecności naszych rodziców, dyrekcji, nauczycieli, naszej ojczyźnie i Tobie, szkoło, uroczyście ślubujemy. Uczciwą pracą służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi. Ślubujemy. W uroczystym zakończeniu roku szkolnego, w piątek, 26 czerwca, udział wzięli uczniowie klas trzecich, ich nauczyciele i wychowawcy oraz przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego. Uroczystość rozpoczęła dyrektor gimnazjum Helena Słowi. Mili goście, zaproszeni, szanowni rodzice, drodzy nauczyciele, kochani absolwenci gimnazjum imienia Jana Pawła II w Żarowie, witam Was na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2014-2015. Obiecywałam Wam 3 lata temu, że nawet nie zauważycie, a będziemy się tu w naszej auli gimnazjalnej żegnać, będziecie odchodzić w dorosłe życie. Po raz ostatni gimnazjaliści odebrali nagrody za bardzo dobre wyniki nauczania. W gronie wyróżnionych uczniów, którzy 3. klasę gimnazjum ukończyli ze średnią 5,0 i wzorowym zachowaniem, znaleźli się Michalina Dynia, Michał Dołcharz, Katarzyna Pszonka, Lidia Kalandyk, Wioleta Dereń, Iwona Bielecka, Klara Skrzypek, Karolina Karpińska, Monika Głodo, Izabela Cholecka, Patryk Osiecki, Kacper Wilk, Patryk Rychel, Magdalena Węglarz, Karolina Fita, i Daria Gołąb. Dyrekcja szkoły nie zapomniała również o wybitnie uzdolnionych uczniach oraz o sportowcach, którzy za swoje zasługi zostali również nagrodzeni. Wyróżniono laureatów konkursów, wśród nich Kacper Wilk, Patryk Kulik, Jagoda Dydyńska, Lidia Kalandyk, Patryk Rypel, Karolina Fita, Mateusz Łuckosz i Joanna Kuc. Podziękowania usłyszeli także najlepsi sportowcy: Martyna Kołacińska, Aleksandra Paszkiewicz, Honorata Hetzman, Wiktoria Legiejew, Katarzyna Pszonka, Klara Skrzypek, Sylwia Gorzycka, Jagoda Dydyńska, Natalia Sawicka, Natalia Surzyn, Daria Gołąb, Wiktoria Duda, Kinga Żółkiewska, Lidia Kalandyk, Jarosław Momot, Damian Kozieł, Kamil Mika, Wojciech Pudłowski, Kacper Chromy, Piotr Drożdżowski, Daniel Molcan, Michał Dołcharz, Bartłomiej Moczadło i Rafał Mirek. Podziękowań nie było końca, bo wszyscy na nie zasłużyli. Rodzice, którzy zawsze zaskakują swoją pomysłowością, współpracą i wsparciem, nauczyciele i dyrekcja, którzy są najwierniejszymi kibicami uczniów. Dyrektor gimnazjum podziękowała również nauczycielom za 3 lata wychowawstwa: Katarzynie Osieckiej, Jolancie Papińskiej, Agacie Sawickiej, Konradowi Żydek i Elżbiecie Maćkała. Gratuluję osiągniętych wyników, pracy, którą żeście włożyli przez cały rok szkolny. Życzę Wam, abyście osiągnęli to, co zamierzacie, żebyście się dostali do tych szkół, do których poskładaliście dokumenty. Nauczycielom, całemu gronu pedagogicznemu, wszystkim pracownikom administracyjnym chciałem w tym momencie podziękować w imieniu oczywiście swoim i burmistrza pana Leszka Michalaka. O niepowstrzymane łzy.
nigdy nie spełnione sny, słowa, których było brak, dzisiaj do nas mam żal. Wciąż tłumiony w sobie krzyk, ból co zadrą we mnie tkwił, strach przed tym, co piękne jest, dziś zapomnieć już chcę. Czas nie będzie na nas czekał, więc wybaczmy sobie to, co było w nas złe. Nie umiem żyć bez ciebie, teraz dobrze to wiem. Stracony przez nas czas, w gruzach wymarzony świat, wojny kto z nas rację miał, dzisiaj do nas mam żal. Z niespełnionych marzeń stos, żalem przepełniony głos. To, co tak bolało mnie, dziś zapomnieć już chcę. Jeden. Dwa. Włosy i głos Violetty Wilmas. Martynka. Proszę panią numer dwa o wydanie. Tu jest łatwe. Trzecie. Kojarzy nam się z czapką, z daszkiem i, i okularami w czarnej grubej kolorze. Nie, Fita Filip. Proszę panią numer trzy o wybranie pytania. Uczeń, którego nazwisko kojarzy się z ciastem z kruszonką. Drożdżowski. Proszę panią numer 3 o wybranie pytania. Pani jeden, numer 1. 4. Wszędzie jest jej pełno. W chórze, w młodzieżowej radzie. Czyżby to Karolina? Proszę panią numer 2 o wybranie pytania. 6. Uczeń, który twierdzi, że zostanie premierem. Nie uczę. Nie chwalił się, nie wiem. Czyżby to był pan Łódzkoś? Proszę pani numer 3 o wybranie pytania. A jakie pytanie jeszcze zostało? Najwyższy trzecioklasista, któremu nie obce słownictwo wspak. Rzeszowski. A teraz czas na wręczenie bardzo atrakcyjnych i drogocennych nagród. iRobot, czyli miotła i szupelka. Czyli gąbeczka i płyn do naczyń. Serwis obiadowy, czyli plastikowe naczynia Jan Niezbędny.